Znamy już zwycięzców szóstej edycji, światowej edycji filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. Adresowany jest on do młodzieży polonijnej z całego świata, a także do Polaków ze wschodu. Szczegóły Paulina Drażba. Dla wielu z nas powrót do ojczyzny jest spełnieniem marzeń. To fragment filmu przygotowanego przez uczniów gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II w Wilnie. Przygotowaliśmy pracę, film o tematyce Błękitnej Armii. Dokładnie chodzi o rozkaz generała Fosza dotyczący porządku powrotu Błękitnej Armii do kraju. I zajęli drugie miejsce. W tegorocznej szóstej edycji filmowego konkursu historycznego wzięło udział blisko 1200 uczestników. 1/3 z nich to Polonia. To są prawdziwe dzieła filmowe, bardzo krótkie, co jest dodatkowym utrudnieniem, bo w kilkudziesięciu sekundach musimy zmieścić fabułę wydarzenia historycznego, co jest nie lada wyzwaniem dla uczestników konkursu. Przygotowanie takiego filmowego dzieła to nie tylko integracja i cenna lekcja historii. Czuję się, że jest się częścią tej Polonii, czuję się, że jest się odpowiedzialnym za właśnie promowanie tej kultury poza granicami. Wojna przeciwko bolszewikom wymaga wiele ofiar. A to zwycięska praca, którą przygotowali uczniowie Szkoły Polskiej w Budapeszcie. Dzieci dwujęzyczne, one się urodziły na Węgrzech. Język polski jest dla nich językiem drugim, więc to jest tym bardziej ważne i godne podkreślenia. Mamy też dobrą wiadomość, właśnie ruszyła kolejna edycja konkursu. Siódma edycja obejmuje całą Polskę teraz, 5 regionów najważniejszych i to jest północ, południe, zachód i wschód oraz cały świat. Prace konkursowe należy wykonać do końca kwietnia 2022 roku. Paulina Drażba, Polonia 24.